Wybuch pompy ciepła. W czasie serwisu ekspert mówi jasno: to efekt nieprawidłowego podejścia. W Częstowicach na Opolszczyźnie doszło do tragicznego wypadku podczas serwisu pompy ciepła. W wyniku tego zdarzenia zginęły dwie osoby. Prezes Stowarzyszenia Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła jest przekonany, że wypadek to efekt nieprofesjonalnego serwisu tej pompy. Wybuch pompy ciepła w czasie serwisu doprowadził do tragedii, która może ponownie pogorszyć reputację pomp w naszym kraju. Ekspert zapewnia jednak, że pompa ciepła to urządzenie w pełni bezpieczne. Jak jest napełnione propanem butanem, to na pewno jest bezpieczne. To jest taka bomba, która może pieprznąć w każdym momencie. A w tym konkretnym przypadku zawiódł najprawdopodobniej człowiek. Tragiczny finał wybuchu pompy ciepła. Gdyby zachowano wszystkie standardy do wypadku, z pewnością by nie doszło, uważa Paweł Lachman, prezes Stowarzyszenia Polska Organizacja Rozwoju Pomp Ciepła. Ważne ma być jednak ustalenie dokonane w okoliczności tego zdarzenia. Strażacy, którzy na miejscu wypadku pojawili się w liczbie 9 zastępów, mówią, że do wybuchu miało dojść podczas prowadzenia prac serwisowych przy instalacji ogrzewania. Niestety w wyniku tego zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć, a na miejscu jedna osoba z lekkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala, mówi kapitan Paweł Kolera, zastępca wodzący jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Opolu, cytowany przez Monet.pl. Także rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Opolu potwierdza, że wybuch mógł mieć związek z pompą ciepła, która znajdowała się w tym domu. Serwis pomp ciepła wymaga profesjonalnych narzędzi. A dlaczego urządzenie wybuchło? Lachman uważa, że trzeba najpierw poznać wszystkie okoliczności zdarzenia, jednak zapewnia, że pompy ciepła są w pełni bezpieczne. A ja mówię, że nie są. Pewnie jest to, że pompy ciepła nie stanowią żadnego zagrożenia dla ich użytkowników, komentuje rozmowę z Monet.pl. Dodaje jednak, że pewna grupa pomp ciepła z płynnymi czynnikami chłodzącymi, które wymagają od serwisantów szczególnej staranności przestrzegania procedur, czyli między innymi uziemienia pompy ciepła podczas serwisu. Dotyczy to nie tylko montażu, ale i także serwisu, który także wymaga specjalistycznych narzędzi. Kilka lat temu port PC wydał szczególne wytyczne branżowe w tym zakresie. Być może zdarzenie, o którym rozmawiamy, to efekt nieprofesjonalnego serwisu tej pompy, brak odpowiednich umiejętności u serwisanta lub narzędzi. Pewne jest, że to przy stosowaniu wspomnianych standardów nie mogłoby się zdarzyć, dodaje Lachman. Zmiany w dotacjach na pompy ciepła. A teraz widzicie, teraz przechodzimy z śmierci czyjejś na dotacje. Od połowy czerwca dotacje na pompy ciepła w ramach programu Czyste Powietrze mogą być przyznawane jedynie na urządzenia z listy ZUM, a więc zielonych urządzeń i materiałów. Instytut Ochrony Środowiska do końca roku poza produktami certyfikowanymi. Na liście znajdą się również pompy ciepła ze znakiem jakości. Tak, tylko że patent
Petent, który chce sobie sprawić pompę ciepła, ma sam sobie ją poszukać, ma sobie poszukać firmy, która mu to zrobić, a jak coś spierdzieli, to jego sprawa. Fajnie, fajnie po prostu. Które dane urządzenie uzyska po przejściu akredytowanych badań w jednym z 22 laboratoriów w Europie? Pompa ciepła spada. Przepraszam, w rok 2022 był rekordem, jeśli chodzi o sprzedaż pomp ciepła w Polsce. Wówczas ponad 100% wzrosło zainteresowanie tymi urządzeniami w naszym kraju. Rok do roku teraz ustawnicze popularność pomp ciepła spada kosztem kotłów na biomasę oraz pieców gazowych. W czerwcu 2024 pompy ciepła stanowiły zaledwie 25% wszystkich wniosków w programie Czyste Powietrze, choć jeszcze 2 lata temu było ich wcześniej 60%. No i koniec. Fascynujące, po prostu fascynujące. Są pompy ciepła. Nie, artykuł napisała pani Agnieszka Maciu. Ła, ziomek, niezły z niej ziomek. I od razu wam podlinkuję ten artykuł pod filmem.